Szanowni Państwo, w tym krótkim filmie opowiem o kieszonkowej poziomicy elektronicznej Solar Go Smart. W niewielkim pudełku znajdziemy urządzenie, instrukcję oraz materiałowe etui ze szlufką, które możemy założyć na pasek. Poziomica nawiązuje do kieszonkowej serii Go od marki Solar, jednak ten model nie ma tradycyjnej rurkowej libelli. Wyposażona jest za to w podświetlany na niebiesko wyświetlacz oraz butów, umożliwiający komunikację z innymi urządzeniami, o czym opowiem później. Na prawo od wyświetlacza mamy trzy gumowe przyciski. Na obwodzie poziomica ma czarną opaskę, z trzech stron jest ona wypukła, a tylko od spodu mamy wklęsły rowek. Dzięki temu można poziomicę łatwiej ustawiać, np. na rurach. Jest to też jedyna część wyposażona w magnes. Z tyłu obudowy znajduje się miejsce na baterię. Poziomica jest zasilana pojedynczą baterią AA. Samo urządzenie jest niewielkie, ma 80 mm szerokości, 55 mm wysokości i 27 mm grubości. Przy tym bez baterii waży niecałe 100 gramów. Jest zatem troszkę większe od analogowych odpowiedników. Poziomicę włączamy przyciskiem pierwszym od góry, oznaczonym stosownym piktogramem. Gdy ustawimy ją na powierzchni, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie dotyczące kąta pochylenia. Strzałki na krańcach poziomicy wskazują, w którą stronę należy pochylić płaszczyznę, aby uzyskać poziom. Przycisk Hold wciśnięty pojedynczo powoduje zablokowanie aktualnie odczytywanej wartości na wyświetlaczu. Z kolei, gdy przytrzymamy go dłużej, przełączymy tryb między pomiarem bezwzględnym a względnym. W tym drugim przypadku na wyświetlaczu w lewym górnym rogu zobaczymy symbol INC. Pomiar zaś będzie dokonywany w odniesieniu do płaszczyzny, w której była ustawiona poziomica w momencie włączania tego trybu. Równoczesne wciśnięcie włącznika i przycisku Mode zmniejsza lub zwiększa dokładność wyświetlacza. Odczyt może być zatem wykonywany z dokładnością do 1/10 stopnia lub 500. Przycisk Mode wciskany pojedynczo zmienia jednostki, w jakich odbywa się pomiar pochylenia. Do wyboru mamy stopnie, milimetry na metr, procenty i cale na stopę. Dłuższe przytrzymywanie przycisku Mode włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy sygnalizujący odczyt 0 lub 90 stopni. Z kolei dłuższe przytrzymanie włącznika powoduje wyłączenie urządzenia. Wykorzystując tryb względnego pomiaru oraz magnes w podstawie, możemy użyć naszej poziomicy jako wskaźnika pochylenia m.in. do pilarek stołowych czy ukośnic. Wystarczy wzorować urządzenie na płaszczyźnie stołu, a następnie przyczepić je do tarczy. W czasie jej pochylania na wyświetlaczu poziomicy będziemy widzieli, jaki aktualnie jest ustawiony kąt cięcia. Ostatni tryb, uruchamiany przez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie włącznika oraz przycisku Hold, to kalibracja. Najpierw ustawiamy poziomicę na poziomej powierzchni i wciskamy włącznik. Na wyświetlaczu zamiga jedynka. Następnie obracamy poziomicę o 180 stopni i ponownie wciskamy włącznik. Tym razem na wyświetlaczu będziemy widzieć migającą dwójkę. I w ten sposób zakończy się kalibracja, a na ekranie znów pojawi się bieżący odczyt. Jak już mówiłem, poziomica wyposażona jest w Bluetooth i możemy sparować ją z urządzeniem mobilnym, np. telefonem. Jeśli dodatkowo mamy zainstalowaną aplikację Solar Measures, to urządzeniem możemy sterować zdalnie, w szczególności ustalać tryb pomiaru, jednostki, blokować wyświetlacz oraz włączać sygnały dźwiękowe. Ponadto na wyświetlaczu smartfona mamy aktualny odczyt poziomicy. W każdej chwili możemy go zapisać lub zapisać wraz ze zdjęciem, co może przydać się przy dokumentacji dużej liczby pomiarów. Co więcej, zapisany na liście pomiar może też zawierać informacje o naszej geolokalizacji w momencie jego robienia. Na koniec krótkie sprawdzenie z libellą na poziomicy Solar Red Digital 60. Wszystko jest ok.
Z jednej strony marka Sola kojarzy nam się z gwarancją jakości pomiaru. Samo urządzenie może być interesującym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy chcemy określić, jakie jest odchylenie od poziomu. Możliwości zgrywania pomiarów wraz ze zdjęciami ułatwiają prowadzenie dokumentacji. Z drugiej strony należy pamiętać, że to urządzenie w pełni elektroniczne. Próżno na nim szukać klasycznej libelli. Przyznam też, że do ustawiania konta w pilarkach wolę używać pochyłomierza od CMT.